Film sponsorowany. Śląska Średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć tam znowuż i zapraszam Was już teraz na stację Sławków. Dokładnie, znajdujemy się w Sławkowie, a konkretnie niedaleko Sławkowa, na stacji kolejowej Sławków. To właśnie tutaj powstała nowa stacja kolejowa z dwoma nowymi peronami, z trzema towarowymi torami do omijania stacji pasażerskiej i z paroma tutaj jeszcze bajerami. Ale po kolei, najpierw parę technicznych informacji na temat tej stacji. Pierwsza znajduje się ona na Śląsku w gminie Sławków, obok Sławkowa, gdzie do Sławkowa, faktycznie do tej części centralnej, można dojechać autobusem. Także tutaj jest komunikacja zapewniona. Stacja wygląda tak, jak wygląda. Jest całkowicie nowa. Jest jeszcze świeżutka, bo jeszcze w tym miesiącu trwały ostatnie prace tutaj przy nagłośnieniu i dopracowaniu wszelkich tutaj elementów na stacji. Także tak to wygląda. No dobrze, co tu właściwie zostało zrobione? No, została przebudowana całkowicie stacja ze starej na nową. Ponadto prędkość pociągów pasażerskich została zwiększona tutaj do prędkości 120 km na godzinę, a dla towarowych do 80 na godzinę. Długość pociągów może wynosić tutaj 700 metrów, a długość peronu to jest 150 metrów, także mniej więcej takiej długości mogą być pociągi. I podczas przebudowy powstało 5 km nowej trasy torowej oraz 10 rozjazdów kolejowych. Ta inwestycja powstawała w metodzie projektuj i buduj, czyli jak możecie domyślać, najpierw się projektuje, a później się buduje, z czego to robi tylko i wyłącznie jedna już firma, która jest tutaj wykonawcą całej tejże inwestycji. Także tak tutaj to też wyglądało. No i najpierw było projektowanie, a później stacja faktycznie została tutaj całkowicie wybudowana. Oraz oczywiście ta budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. No i tak, powstało tutaj parę obiektów podczas faktycznej tej części. Jest tutaj 5 nowych torów kolejowych, 2 perony, wcześniej tutaj był jeden peron środkowy, tak że się po prostu był jeden peron i dwie krawędzie peronowe, teraz są 2 perony i dwie krawędzie peronowe. No i nowa stawnia, która całkowicie zarządza tutaj całym ruchem w tej okolicy. Ponadto powstało tutaj całkowicie nowe przejście przez tory do drugiego peronu. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda, jak to widzicie. Pociągi tutaj towarowe mają dosyć duży udział, ponieważ obok znajduje się szeroki tor. Śląsk słynie z tego, że tutaj mają właśnie szeroki tor i pociągi mogą jeździć trochę też inaczej, bo na szerokim torze. No i w tym rejonie, w okolicy jest to wszystko rozładowane na mniejsze pociągi, na tiry. I te mniejsze pociągi, które tutaj też są, właśnie jadą przez stację Sławków, aby jechać dalej do innych rejonów Polski i nie tylko, albo przyjechać bezpośrednio tutaj i być załadowane na pociągi na szeroki tor. Także jest to dosyć ciekawe. No dlatego tutaj też są trzy tory objazdowe. Jak widzicie na filmie, jest jeden pociąg tutaj towarowy stoi. Niestety pasażerki z żadnych nie mogłem jeszcze uchwycić, bo zdjęcia były robione jeszcze tutaj podczas ostatnich prac, które są robione. Dlatego pociągi pasażerskie były wyłączone z użytku. Ale spokojnie, pociągi tutaj dojeżdżają, także nie jest źle. Nie jest to może najczęściej, ale dopiero się rozkręcają, bo tutaj jeszcze trwają ostatnie prace wykończeniowe co do torowiska, przez co jeszcze nie można w całości i w pełni wykorzystać peronów, żeby tutaj pociągi przyjeżdżały co chwilę, ale to się zmieni za jakiś czas. Budynek nowej nastawni, no po prostu nowy budynek właściwie mi powiedział, z wieżyczką, dzięki której mogą się łączyć z całym swoim systemem bezprzewodowym. No i te tory, o których mówiłem, dwa są głównie objazdowe dla pociągów towarowych. Jest też, co ważne, wszystkie rozjazdy na jednym i drugim końcu stacji, aby można było całkowicie i w pełni wyminąć pociągi, które przypadkiem by tutaj stały na peronie lub na stacji. Ponadto oczywiście ta cała przebudowa nie była tylko i wyłącznie w tym rejonie. Powstało jeszcze trochę kilometrów tutaj torów bezpośrednio do stacji i od stacji, także dosyć to ciekawie wygląda. No ale dobrze, co się właściwie tutaj znajduje na PKP Sławków? No jest stary budynek stacji kolejowej. On nie został wyremontowany, ale faktycznie całkiem ładnie wygląda od tej drugiej strony.
gdzie jest aktualnie jedyne wejście na stację. Tam też przy okazji jest przystanek autobusowy, gdzie można dojechać do bardziej centralnej części Sławkowa. Ponadto możemy zaobserwować, iż mamy, tak jak mówiłem już nie jeden raz, dwa perony, ciągi dla osób niedowidzących, śmietniki z segregacją. Są nawet tutaj wiaty przystankowe, gdzie można usiąść. Jest trochę ławek, jest system nagłośnienia, o którym mówiłem, że były robione jeszcze teraz, na ostatnim czasie. No i jest oczywiście oświetlenie, także według mnie całkiem nieźle. Jest też również przejście przez to, o którym wspomniałem. Nie ma tam szlabanów, nie ma tam też sygnalizacji, kiedy przyjdzie pociąg, ale tamtędy jeżdżą tylko pociągi bezpośrednio na tą stację, więc sądzę, że tutaj oznakowanie jakieś większe byłoby zbędne. Tym bardziej, że tutaj duży ruch pasażerski nie odbywa się na razie, tak jak mówiłem, z okazji tego, iż jeszcze trwała tutaj przebudowa. Miejmy nadzieję, że będzie dosyć duży tutaj ruch pociągowy, bo jednak stąd szybki dojazd do pobliskich stacji, do pobliskich większych miast jest bardzo dobry i tylko większa ilość relacji pociągowych może tutaj polepszyć tąże sytuację. Także tak mniej więcej wygląda ta stacja. Jak widzicie, niedaleko są oczywiście kopalnie, część tam kopalni jeszcze jest stanej, tak wygląda Sławków, jakbyście chcieli zobaczyć, bo to też jest dosyć ciekawe miejsce. No jak powiedziałem na wstępie, ten film jest sponsorowany, dlatego wam tutaj opowiadam właśnie o tej stacji na Śląsku, ale szczerze powiedziawszy, z mojej osobistej strony, ja się zdziwiłem, że stacje tak nowoczesne i tak nowe mogę spotkać właśnie w takim miejscu. Przyzwyczaiłem się bardzo do tego, że głównie takie inwestycje powstają w Warszawie, nowe stacje jak Warszawa Targówek i tak dalej, ale takich inwestycji jest o wiele więcej w Polsce, chociaż teraz trochę jest ich mniej w ostatnim czasie. Ale to i tak nie zmienia faktu, że ta stacja naprawdę, jeżeli chodzi o dwa nowe perony, wygląda całkiem nieźle. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kolejnych filmów o stacji Sławków raczej już nie uświadczycie, bo stacja jest właściwie gotowa. Więc więcej nie będę mógł mówić, a jest takie przysłowie, że awizonosz nie pojawia się na inwestycjach, które zostały już skończone, chyba że podsumowuje budowę. Więc tutaj raczej mnie nie zobaczycie. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film to prawdopodobnie będzie Metro Bemowo. Podsumowanie budowy na przestrzeni roku. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!